Witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym fantastycznym evencie. Cieszę się, że jest nas dzisiaj tutaj tak dużo. A ja mam do podzielania się z Wami czymś bardzo ważnym. Myślę, że dla większości z nas, tak jak tutaj siedzimy na tej sali. A będę mówił o jednej z najważniejszych umiejętności w naszej branży. I zacznę może od tego, jakie było moje największe wyzwanie, kiedy startowałem w tym biznesie, kiedy startowałem w tej branży wiele lat temu. I jak pewnie wielu z Was, byłem osobą, która miała duże plany związane z tym biznesem. Chciałem pewnego dnia zbudować organizację, w której będzie wielu liderów. Chciałem stworzyć biznes, dzięki któremu będę miał więcej czasu, będę miał dochód rezydualny, będę miał ludzi, którzy osiągają swoje sukcesy, odbierają samochody, cieszą się fantastycznym życiem. Brałem udział we wszystkich eventach, jakie tylko były organizowane. I zawsze po takim evencie jak dzisiaj wracałem do domu pełen energii, moje baterie były naładowane na 100%. Byłem gotowy, żeby ruszyć się do szarży, żeby zacząć budować. Wiedziałem, że mam w ręce fantastyczną możliwość dla dużej grupy ludzi. I wiecie, co się wtedy działo? I wtedy napotykałem na olbrzymie trudności. Pełen energii, pełen entuzjazmu szedłem i rozmawiałem z ludźmi na temat biznesu i na temat produktów. I te moje rozmowy początkowe omal nie spowodowały, że nie zrezygnowałem z tego biznesu. Dlatego, że szedłem do człowieka i mówię, słuchaj, naprawdę mam fantastyczną możliwość, robię prezentację. A na koniec ten człowiek mówi, wiesz co Paweł, fajnie opowiadasz, tylko ja nie mam na to czasu. Mówię, a rozumiem, nie masz czasu. No i rezygnowałem, szedłem na następne spotkanie. Człowiek mówi mi tak, wiesz co, fajnie to wygląda, ale trochę przypomina mi to jakąś piramidę. Tak w ogóle to ja też nie mam za bardzo pieniędzy, żeby się tym zająć, a poza tym to musiałbym to jeszcze skonsultować ze swoją żoną. Aha, no dobra. Szedłem dalej. Słuchajcie, odmowa za odmową. Nie. Myślę, do cholery, chyba ze mną jest coś nie tak. Ja coś muszę po prostu źle robić. I z jednej strony mnie to frustrowało, ale z drugiej strony widziałem ludzi, którzy jednak mimo wszystko działają w tym samym planie marketingowym, z tymi samymi produktami, mają fantastyczne rezultaty. Zacząłem się zastanawiać, co ja robię źle, a co oni robią lepiej. I po konsultacjach z ludźmi, którzy mieli dużo większe doświadczenie, doszedłem do wniosku, że oni zupełnie inaczej podchodzą do tego biznesu, zupełnie inaczej prowadzą swoje spotkania i przede wszystkim potrafią w mistrzowski sposób radzić sobie z różnego rodzaju obiekcjami. To był dzień, w którym postanowiłem, że stanę się mistrzem radzenia sobie z obiekcjami, mistrzem pokonywania obiekcji. Nauczę się wszystkiego, co jest potrzebne, żeby tę umiejętność opanować. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zrozumiałem, że umiejętność pokonywania obiekcji jest najlepiej płatną umiejętnością w tej branży. Bo co my robimy? My tak naprawdę pokazujemy ludziom, którzy pewnych możliwości jeszcze nie widzą i powodujemy, że osoba, która jest ślepa na te możliwości, nagle zaczyna widzieć. Więc my mamy świetnie płacone za to, że potrafimy człowiekowi pokazać te możliwości i spowodować, żeby osoba, która ma obiekcję, podjęła decyzję, że chce się zaangażować na maksa. Im lepsi w tym będziecie, tym lepsze efekty będziecie osiągać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Postanowiłem, że będę miał czarny pas w pokonywaniu obiekcji. Czytałem wszystkie książki, brałem udział we wszystkich szkoleniach, chodziłem razem na spotkania z ludźmi, którzy mają większe doświadczenie, żeby posłuchać, co też oni tam mówią na tych spotkaniach, kiedy słyszą zastrzeżenia. I dowiedziałem się, nauczyłem się tej umiejętności. Dowiedziałem się, że najlepsi liderzy nigdy nie walczą ze sobą. Oni po pierwsze uważnie słuchają, po drugie potrafią zadawać fantastyczne pytania, po trzecie potrafią genialnie opowiadać historię. Jednym z moich ulubionych pytań, które stosuję do dzisiaj, jest pytanie, co dokładnie masz na myśli? Człowiek ci mówi, słuchaj, wiesz co, to jest chyba jakaś piramida. Ja mówię, powiedz mi, co dokładnie masz na myśli? Albo człowiek mówi, wiesz co, nie mam za bardzo czasu. Ja mówię, a co dokładnie masz na myśli? I on dopiero wtedy zaczyna ci tłumaczyć.
dostajesz więcej informacji. Na bazie tych informacji możesz opowiedzieć swoją historię, możesz zadziałać. I nagle człowiek zaczyna widzieć zupełnie inną perspektywę. To jest tylko jeden z przykładów, ale muszę wam powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło, co się zmieniło, kiedy nauczyłem się radzić sobie z obiekcjami. Nagle moja skuteczność wzrosła na nieporównywalnie wyższy poziom. Większość ludzi, z którymi potrafiłem prowadzić spotkania, rejestrowało się do biznesu. Po prostu mój biznes wystartował. To nie było tak, że tych obiekcji było mniej, ich było tyle samo, tylko potrafiłem lepiej sobie z tym radzić. Mało tego, zaczęło mi to sprawiać o wiele większą przyjemność radzenie sobie z tymi obiekcjami i zrozumiałem, że ta umiejętność jest kluczem do świata sukcesów, prestiżu, pieniędzy, wysokich zarobków i rozwinięcia potężnej organizacji. To jest klucz, w szczególności, jeżeli jesteś osobą, która dopiero startuje w tej branży. Kto z was jest osobą taką początkującą, powiedzmy, jest to was pierwszy rok tej branży, ręka do góry? Bardzo duża część sali. Słuchajcie, to jest dla was w tym momencie jedna z najważniejszych rzeczy, które musicie opanować. I jeżeli to opanujecie i co ważniejsze, jeżeli nauczycie też swoich ludzi, wyszkolicie ich z tego, jak sobie z tym radzić, będziecie nie do zatrzymania i idea GoUp stanie się waszym udziałem. Dlatego, że po pierwsze, z dowolną umiejętnością jest tak, musicie sami być w tym świetni, a drugi krok, krok do jeszcze większego sukcesu, polega na tym, że nauczycie również swoich ludzi, żeby oni również stali się mistrzami w pokonywaniu obiekcji, bo daję wam gwarancję, po powrocie z takiego eventu jak dzisiaj na dużym entuzjazmie wyjdziemy w teren, będziemy pracować, ale obiekcje zasypią twoich nowych partnerów jak Wezuwiusz Pompeje. Będzie ich bardzo dużo. Jeżeli nauczysz ludzi, jak sobie z tym radzić, no po prostu twoja organizacja będzie się rozwijała, bo będzie więcej ludzi się rejestrowało. Ci ludzie będą jeszcze bardziej podekscytowani. Będą mieli dużo większą energię, będą mieli dużo większą motywację do tego, żeby to zrobić. Ja uważam, że to jest coś, na co naprawdę warto poświęcić sporo czasu. Naucz się słuchać. Naucz się stawiać właściwe pytania. Nie reaguj emocjonalnie. Bo ludzie często popełniają ten błąd, że słyszą obiekcje i zaczynają walczyć. Powalczę z tobą na obiekcje, zobaczymy, kto będzie lepszy. Problem jest taki, że w takiej walce nie ma wygranych. Są tylko dwie strony, które przegrywają. Wyjdziesz ze spotkania, będziesz mieć rację, ale stracisz relacje i stracisz pieniądze. A jeżeli nauczysz się inteligentnie postępować, to zachowasz relacje i będziesz zarabiać naprawdę fantastyczne pieniądze w tej branży. Więc dzisiaj uważam, że to jest coś, czego tak naprawdę każdy może się nauczyć, jeżeli tylko podejmie taką decyzję. Ja od samego początku mojej kariery w tej branży, w tej chwili to już jest prawie 14 lat utrzymywania się z biznesu sieciowego. Cały czas uczyłem ludzi, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby robić pewne rzeczy systemowo, żeby tworzyć narzędzia dla ludzi, którzy potrafią sobie z takimi umiejętnościami radzić. 10 lat temu ukazała się moja książka związana z tą branżą, doczekała się w zasadzie 3 edycji i można powiedzieć, że na tej też książce wychowało się z 2 pokolenia jakby networkerów, gdzie stosowali te narzędzia, te materiały. Wiele osób do mnie się też zgłaszało z tym, że może bym coś takiego przygotował, gdzie byłyby jakby skrypty, krok po kroku, co można zduplikować. Ja zawsze mówiłem, że nie mam za bardzo czasu na tworzenie takich materiałów, bo jestem po prostu zaangażowany w biznes. Wiesz, ja działam, jestem w terenie. Ale po pewnych naciskach postanowiłem, że będę wstawał godzinę po prostu wcześniej rano, 6 powiedzmy tak, i w ciągu tej godziny przygotuję jakiś materiał. I powiem wam, że przygotowałem taki materiał, który myślę, że będzie dużym wsparciem dla całej branży również właśnie w temacie obiekcji. I uważam, że jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli twoi ludzie zaczną ćwiczyć swoje umiejętności, zaczną ćwiczyć swoje wystąpienia, jeżeli zrobisz z nimi warsztaty, to pójdą na spotkania i będą nie do zatrzymania jak drużyna Spartan, dlatego że oni będą oczekiwać tego, że te obiekcje się pojawią i będą na nie przygotowani. Jeżeli przeprogramujesz się mentalnie, że odmowa stanie się czymś, czego również oczekujesz, co rozumiesz, że jest częścią gry, w której bierzesz udział, to twoje biznesy urosną, twoja koncepcja, twój samokoncept zostanie całkowicie zmieniony i twoja organizacja nabierze wielkiego rozpędu i będzie w niej pojawiało się wiele nowych osób,
każdego miesiąca. Być może będą to nawet tysiące nowych ludzi. I tego przede wszystkim chciałbym Wam dzisiaj życzyć. I również chciałbym dołożyć swój klocek do tej idei Do Life Go Up, ponieważ pokonywanie obiekcji jest jednym z najważniejszych elementów również tej filozofii. Dziękuję bardzo.